lubię, kiedy koncert zawiera jakąś tam część ryzyka. Jeżeli znacie moją wcześniejszą twórczość, czy w ogóle moją twórczość, to wiecie, że tak naprawdę z tym ryzykiem się, to jest rodzaj nawet języka, czy jakiejś takiej podstawy, jakiegoś takiego hasła, którym się posługuję. Więc i też lubię zaryzykować czasem z publicznością, to znaczy wcześniej nie próbowałem tej waszej sali solo, rzeczywiście. Myślę o Białej Synagodze. Wcześniej też nie miałem do czynienia z publicznością, która jest jednak zbudowana z przyjezdnych, z miejscowych i być może oczekuje, i tak naprawdę nie wiem, czego oczekuję. I chciałem zagrać tak, jakby taki chociaż pół godziny tego, czym się dzisiaj zajmuję, czyli takiego sposobu spędzania z saksofonem czasu wśród publiczności na scenie w dawnym budynku, który nosi pamięć wielkiej kultury, która została całkowicie wyczyszczona. Idziemy za czymś, co jest innym językiem, idziemy za czymś, co nie zawsze jest łatwe, ale też jest taka niespodzianka, więc z trudnego koncertu, który jednak dotyczy Holokaustu w dużej mierze i zagłady, nagle postanowiliśmy, że damy publiczności wesele, że przejdą właśnie przez taką piękną, cudowną ścieżkę zdrowia, gdzie będą stali muzycy i będą grali w ucho, w twarz. Doświadczam tu za każdym razem czegoś innego. Za każdym razem orkiestra gra inaczej. Za każdym razem mam do czynienia z inną pogodą. Za każdym razem jestem waszym gościem i jestem goszczony cudownie i przyjeżdżam do was innych. To, co robicie, to walka właściwie, to jest wojna z nierelacją, wojna z niemiłością, wojna z pogardą. To jest jedyna wojna, którą warto prowadzić.